Święta to czas wyjątkowy, pełen uroku i miło spędzonych chwil. To otwarte serca i moc zrozumienia. Święta to nie tylko dom pełen gości, bogato zastawiony stół, wielkość i wartość prezentów pod choinką. To coś więcej. To ludzie. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas bycia razem. Mieszkańcy gminy Gromadka już to wiedzą. Od 11 lat pokazują, jak ogromnym bogactwem jest wielokulturowość, wieloreligijność oraz największa wartość, jaką jest tolerancja oraz wzajemny szacunek. Potrafimy wspólnie spotykać się, wspólnie pomagać sobie, a przede wszystkim potrafimy budować silny fundament naszej lokalnej społeczności. Na wielu spotkaniach, które ostatnio miały miejsce, czy w Jeleniej Górze, czy w Bolesławcu, czy we Wrocławiu, powtarzałem pewną myśl. Ostatnio przez nasz region przeszła bardzo silna wichura. Należy sobie zadać jedno pytanie. Czemu domy pozostały całe, bo miały silny fundament? Czemu drzewa pozostały całe, bo miały silne korzenia? Czemu narody przetrwały wiele tysięcy lat, bo miały silne więzi? I myślę, jeśli my tymi kategoriami silnego fundamentu, silnych korzeni będziemy myśleć, będziemy silnym, zjednoczonym narodem, który zwie się Polska. Przy wigilijnym stole w sali widowiskowej w Gromadce zgromadziło się niemal 400 osób. Wśród gości zaproszonych byli oczywiście mieszkańcy gminy, osoby duchowne, władze państwowe i samorządowe, grono profesorskie oraz służby mundurowe, jak również przyjaciele z Ukrainy, Czech i Niemiec. Wigilia Narodów jest to piękna inicjatywa, która tutaj już w gminie Gromadka jest po raz kolejny. Ja miałem już okazję w takich wigiliach uczestniczyć. Wiadomo, że wigilia w kościele chrześcijańskim i to w całej Europie. Ja nie mówię w tej chwili o świecie, bo świat jest szeroki, ale wigilia tutaj w krajach europejskich należy do jednego z najważniejszych świąt poprzedzających narodzenie Jezusa Chrystusa. I to jest dzień, w którym człowiek potrafi wobec drugiego człowieka okazać więcej miłości, więcej sympatii. I Wigilia dzisiaj jest, można powiedzieć, takim międzynarodowym dniem miłości. Wigilia wielu narodów, wielu kultur, no, świadczy o tym, że te różne kultury, chrześcijańskie oczywiście, różne kultury narodowe, ten dzień traktują szczególnie. Podczas uroczystości odczytany został list przesłany przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, który ze względu na zły stan zdrowia nie mógł przyjechać do Gromadki. Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego przesyłam płynące z głębi serca życzenia. Niech Słowo Boże, które w tajemnicy wcielenia weszło w ludzki czas, coraz bardziej oświetla drogę naszej codzienności, ukazując prawdę, umacniając wiarę i ożywiając nadzieję. Niech orędzie o Bogu obecnym i kochającym napełnia każdy dzień nowego 2018 roku pokojem i radością. Thank you.
Gospodarz imprezy, wójt gminy Gromadka, Dariusz Pawliszczy, w części oficjalnej przywitał wszystkich gości, a następnie zapraszał kolejne osoby na scenę. Chciałabym, aby te święta upływały pod znakiem właśnie poszanowania wszystkich tradycji, wszystkich kultur, wszystkich narodów, bo wszyscy razem pochodzimy z jednego źródła. Zawsze wiedziałam o tym, że Polacy to jest wielki naród, który ma swoją godność i który umie szanować inne narody. Ja odczuwam to wobec siebie cały czas. Dziękuję panu wójcie za to bardzo miłe spotkanie i chcę powiedzieć, że Gromadka to jest wzorec wielokulturowości i tolerancji. Szanowni państwo, życzę wszystkim dobra, szczęścia, ciepła, no wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Możemy wspólnie spotkać się przy stole, porozmawiać, pomówić o swoich tradycjach, a tradycje i łączenie narodów jest bardzo ważnym elementem, szczególnie w dzisiejszych czasach, patrząc na to, co dookoła się dzieje. A nasz zakątek Dolnego Śląska właśnie pokazuje, że tolerancja i wzajemne zrozumienie, jak również i poznanie się, powoduje to, że otóż jesteśmy razem przy wspólnym stole, możemy się cieszyć wielkim i wspaniałym świętem, jakie jest Boże Narodzenie. Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo, w imieniu Pani Pełnomocnik Rektora, Pani Profesor Agnieszki Skowrońskiej oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu wyrażam najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt. Szanowni Państwo, nie byłoby Wigilii, gdyby do głosu nie zaprosił szczególną osobę. Jest to mój poprzednik, wójt Tadeusz Gąsielowski. Chciałem z tej dzisiejszej okazji przesłać naszym znakomitym gościom, którzy są tutaj, życzenia wszelkiego dobra w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, w życiu społecznym. Jak również przesyłam najlepsze życzenia wszelkiego dobra naszym kochanym mieszkańcom naszej gminy, dzięki której ich współpracy udało się tak wiele zmienić, unowocześnić naszą gminę, za co szczególne słowa uznania i podziękowania składam na ręce tutaj pana naszego wójta, który swoją pomysłowością, pracowitością no, zmienił oblicze naszej gminy, gdzie jesteśmy w tej chwili bardzo nowoczesnym tutaj środowiskiem i to jest jego zasługa. A pani dyrektor za to, że potrafi tak pięknie organizować te imprezy. Wszystkiego dobrego dla wszystkich państwa życzę. Dziękuję bardzo. Bogaty program artystyczny wprowadził świąteczną atmosferę. Na scenie wystąpiły dzieci ze szkół i przedszkoli z gminy Gromadka, orkiestra dęta, lokalne zespoły folklorystyczne oraz zaproszeni goście, również ci z zagranicy. Montez au front en première ligne, ô Marie, je t'en prie, fais-moi ainsi. Nie zabrakło laureatów konkursu tegorocznej edycji Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław, a mowa o zespole Niezapominajki z Osłej, które zaśpiewały w dwóch językach. Thank you.
przesłaniem Wigilii jest spotkanie wielu kultur i różnych narodów poprzez wspólne świętowanie, pokazanie, jak niewiele nas dzieli, a jak dużo łączy przy odrobinie dobrej woli. Dziękujemy za zaproszenie na Wigilię Wielu Kultur. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być razem z Wami. Życzymy Wam dobrych świąt i szczęśliwego nowego 2018 roku. Wir sind heute angereist mit einer kleinen Delegation von Vertretern unserer Vereine, die sich hier mal umschauen möchten und ihr Fest miterleben. Przyjechaliśmy z przedstawicielami naszych mieszkańców, którzy też są zainteresowani dalszą współpracą z gminą Gromadka. Ja, und hier in der Tasche habe ich, denke ich, ein Licht mitgebracht, einen Stern aus unserer Nachbarstadt, aus Herrnhut, der schon in über 100 Ländern der Welt leuchtet. Und wir hoffen, dass er auch jetzt, ab heute wird, hier in Gromadka leuchten. Jako prezent przywieźliśmy z miasteczka Herrnhut gwiazdę wigilijną, która jest bardzo znana przede wszystkim u nas w Lausitz, ale też jest już na całym świecie rozbudowana. Niestety nie było tyle pośpiechu, że nie zdążyliśmy jej złożyć, ale na pewno Państwo widzieli już ją u nas w Niemczech. Pomału pokazują się też już w Polsce. Będzie świecić w gminie Gromadka. Współpraca nasza będzie podłużać te serii. Dziękujemy Panu Wójtowi za zaproszenie, aby nasza współpraca nadal się rozwijała. Nas strażaków z Ukrainy i z Polski łączy wspólne hasło. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Tradycyjnie pobłogosławił opłatek i prosforę. Niech Pan pobłogosławi ten opłatek, który dzieli się z Bogiem i tą prosforę. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego. Stani się urodzi, Maciek Malusieńki, podarzy miłością wszystkich świecie. Po czym wszyscy zasiedli przy stole, aby skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych, przygotowanych przez uczestników Uniwersytetu III wieku z Gromadki. To koło gospodyń wiejskiej w Osłej upiekły ciasta, koło gospodyń wiejskiej w Gromadce przygotowały tradycyjne pierogi. Jest klub seniora w Gromadce, jest zespół folklorystyczny Wesoła Gromadka, zespół folklorystyczny Niezapominajki z Osłej, zespół folklorystyczny Ale Babki z Różyńca, które przygotowały kutię i uszka tradycyjne, a zespół Niezapominajki przygotował kapustę z grochem i śledzie. Nasz wkład jako Uniwersytetu III wieku tutaj w Gromadce Klubu Seniora jest to tradycyjny karp, kompot, barszcz i sałatka jarzynowa. Zaangażowaliśmy się na przykład, myśmy robili wczoraj pierogi jako koło gospodyń z Gromadki, 800 pierogów. Osła robiła co innego, Różynie co innego, także każda, ktoś tam pomagał, a które tam płynne rzeczy, no to już tu w kuchni. Wszystkie potrawy, które zostały przywiezione, to są tradycyjne po prostu, na przykład moi rodzice, co przywiozli do Jugosławii, no to my to kontynuujemy. Radość, która płynie ze świąt Bożego Narodzenia, towarzyszyła wszystkim uczestnikom Wielkiej Wigilii. Niektórzy mieli problem z dojazdem, ale każdy starał się przybyć, aby wspólnie świętować. Ja bardzo się cieszę z tego, że jestem zadowolona, że właśnie spotykam się w takim tutaj gronie w ogóle i dla mnie to jest naprawdę radość. Tak jak na starszy wiek już
to jak to się mówi, ja się tym cieszę, że ja mogę tu przyjść, przyjechać. Staram się, jak to się mówi, nie mam pojazdu swego, ale zawsze kogoś wynajmę, czy jak tam się postaram, żeby się z kimś zabrać. I więc przyjeżdżam tutaj, ja się cieszę i mi się zdaje, że w ogóle dla wszystkich chyba powinno być to coś ciekawego i wzruszającego, że i zadowolony człowiek powinien być, tak jak z dzisiejszej imprezy, to na pewno mi się wydaje, że to chyba, nie wiem, czy jakiś człowiek by się znalazł, żeby ktoś powiedziałby, że nie byłby zadowolony. Wielu narodów to już tradycja w gminie Gromadka. Na terenie gminy, jak również regionu, osiedlili się po wojnie reemigranci z Bośni, repatrianci z Kresów Wschodnich, ludność ukraińska, łemkowska oraz mieszkańcy z centralnej Polski. Ja pochodzę spod Krakowa, czyli to jak któraś tam piąta czy szósta kultura, tak? I każdy przywiózł coś interesującego, własne zwyczaje wigilijne, świąteczne i one są nieco różne. Te spotkania mają dać możliwość wzajemnego poznania się i wzajemnej akceptacji, integracji. Bardzo często bywam tutaj w tej miejscowości, dlatego że atmosfera, którą wójt, mieszkańcy roztaczają, jest godna naśladowania. Przykładem jest tego chociażby dzisiejszy dzień Wigilia Narodów. Są tutaj Polacy, są Ukraińcy, są Czesi, są Niemcy. Piękna sprawa. Organizatorem tegorocznej imprezy był Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Gromadce. Nie mogło zabraknąć słów uznania i podziękowania ze strony wójta. Myślę, że dzisiaj należą się wszystkim tym, którzy pracowali przy organizacji, wielkie słowa podziękowania, bo dzięki koordynacji, wsparciu różnych stowarzyszeń, a przede wszystkim Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, pani dyrektor Bożeny Kuchmacz, mamy kolejny, myślę, sukces. Potrafiliśmy w jednym miejscu zjednoczyć tylu ludzi i pokazać naszą wielkość. A nasza wielkość polega na tym, że przyjechali ludzie z różnych stron, przyjechali i myślę, wyjechali zadowoleni. I jest to coś niesamowitego. Wspólne kolędowanie miało pokazać, że jesteśmy jedną wielką rodziną i nie powinno być między nami żadnych podziałów, bez względu na wszystko. Musimy się integrować i wspólnie szanować, bo to od nas zależy, jaka będzie przyszłość nasza i przyszłych pokoleń.
Życzę Wam, Szanowni Państwo, jak również sobie, żebyśmy byli zdrowi i żyli w kraju, w którym nie będzie wojen, nie będzie konfliktów, nie będzie waśni, a wszyscy nawzajem będziemy siebie szanować. Wszystkiego dobrego. To był dobry rok dla powiatu, a skoro dla powiatu, to dla mieszkańców wszystkich gmin. W związku z tym chciałem poprzez telewizję Łużyce przekazać wszystkim mieszkańcom powiatu zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, ale także wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2018 roku.